Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Witam was po dłuższej przerwie, byłam na wakacjach w tym czasie i przypomniało mi się, że mamy pierścień szybkości i w ogóle gra się musi troszeczkę jeszcze rozruszać, już jest w miarę dobrze. Nie pamiętam, moi drodzy, kompletnie niczego, nie pamiętam, na czym my w ogóle żeśmy w ogóle skończyli tutaj cokolwiek. Ale no, przebiegnijmy się i w ogóle. Nie wiem, czy ja rozmawiałam wreszcie z tymi ludźmi tutaj. Wydaje mi się, że tak, że mamy to z głowy. Tam była kapliczka Beliara. Z Asztarem rozmawiałam. Tak, rozmawiałam z nim. Jeden mamy zręczności, 48. Moglibyśmy spróbować go okraść, ale wątpię, że to nam się uda. O, a jednak. Czyli te dość proste możemy raczej kraść. Tędy nie wejdę? No raczej nie. Okej. Okay. Mało ważne. Tak więc witam was po dłuższej przerwie. Dzisiaj pojawią się dwa odcinki. Bo miałam wrzucić jeszcze wczoraj, ale... Późno. To się stało. Znaczy się, ten odcinek miał być dziś, kiedy ja to nagrywam, ale po prostu... Nie udało mi się nagrać dla was tego odcinka wcześniej, bo chciałam najpierw przed południem nagrać pierwszy, a później drugi, no i nie wyszło. Albo dzisiaj się pojawią dwa... Znaczy się... Ach, sama już nie wiem. Mumieszek ze złotem, ktoś z piratów... Dobra, no to możemy spróbować tutaj gdzieś poszukać tego mieszka. Że niby ktoś mu ukradł, tak? Może ta kobieta, ona taka podejrzana jest. O, dość ryzykowna kradzież, to ciebie raczej nie ma opcji, że ukradnę. Ukradnę cię. Okradnę raczej. Wybaczcie mi, że tak na razie plotę, ale po prostu muszę się troszeczkę jednak mimo wszystko rozgadać po takim dłuższym nienagrywaniu. Skóra tygrysa. To możemy spróbować zrobić. Crispo. Dobra, spróbujemy. Ktoś niby widział te tygrysy. O. Crispo nie chce ze mną rozmawiać. Musisz go jakoś przekonać do rozmowy. Ale jak? Wezwij go na pojedynek i pokaż mu, kto jest silniejszy. Tylko w ten sposób możesz zdobyć szacunek. Okej, dzięki wielkie. Wiesz coś na temat sakwy Asztara? Jakiej znowu sakwy? Asztarowi skradziono sakwę ze złotem. Wiesz coś o tym? Takich informacji nie udziela się za darmo. Przysługa za przysługę. Co mam zrobić? Niech pomyślę. Słyszałem, że w tej okolicy występują złoża srebra. Nie chcę mi się włóczyć po tym lądzie, więc mógłbyś mi dostarczyć trochę tego kruszcu. Trzy bryłki powinny wystarczyć. Trzy bryłki srebra mówisz, a ja nie mam przypadkiem trzech bryłek srebra? Sobie dała rękę uciąć, że mam. To kwarcyt. Nie mam bryłek srebra w ogóle? Ciekawa sprawa. Przy okazji rogowa muszla. Wypadła nam z niej perła. Wow. O, jeszcze skórzany mieszek mamy. No dobrze, czyli wygląda na to, że muszę się nauczyć wydobywania srebra i srebro Smashowi przynieść. Hej, to jest zwykły pirat, bez sensu do niego zagadałam, no ale dobra. Green, hej, czy coś jeszcze z tobą? Mogę cię spróbować też okraść. Można spróbować. Zobaczymy. Dobra, udało się. O to już pytałam. Okej. Crispo, mieliśmy cię wyzwać na pojedynek, tak? No to moglibyśmy w sumie spróbować. Ale najpierw spróbuję cię jeszcze okraść. Chcę z tobą walczyć. Co takiego? Głuchy jesteś? Chcę ci pokazać, kto naprawdę jest silniejszy. Nie rozśmieszaj mnie. Nie masz najmniejszych szans. Roztrzaskam ci czaszkę i połamię nogi. Będziesz miał szczęście, jeśli w ogóle ujdziesz z życiem. Wielu tak mówiło, a jak widzisz, żyję i mam się całkiem dobrze.
Lubisz skrywać bohatera, co? Dobra, wyciągaj swoją broń. Dobra, Crispo jest dosyć taki, bym powiedziała... Ała! Dobra, trochę mnie uderzył. Aha, okradłam go i już nic więcej nie miał. Dobra. Mogło pójść lepiej, ale nie poszło najgorzej. Ja chyba nie byłam wyleczona w 100%. Coś mi tak świta. Ognisty gulasz to nie chcę tego pić. Ostrygi możemy sobie zjeść. Mówią to i widzę, że mało mam HP, bo szybko mi się to ładuje. O, dawaj. Aha, mój łeb. Chwila. Twoje zdanie na ten temat. To wręcz niemożliwe, że zdołałeś mnie pokonać. Jesteś po prostu słaby. Nie denerwuj mnie. Musiałem mieć chwilowy spadek formy. Nie mów, że następnym razem cię rozczarpię. Dobra, dobra, odpuść sobie. Powiesz mi wreszcie, co mam zrobić, żeby Ancilla chciał mnie przyjąć? Przede wszystkim nie możesz sam do niego zagadać, bo każe swoim siepaczom zatłuc cię na śmierć. Poza tym musisz trochę pobyć w obozie i zyskać szacunek wśród piratów. Po jakimś czasie sam się zwróci do ciebie i zleci jakieś zadanie. Jakie zadanie ty miałeś? Nie trzeba mi więcej. Nie powinno cię to interesować. Moje zdanie. Ancilli, też lepiej nie zadawaj zbyt wielu pytań. To było oczywiście. Jeśli go czymś wkurzysz, może nasłać na ciebie kilku chłopaków, którzy na zawsze cię uciszą. Dobra, plus dwa w obozie. Fajnie. Czy ja mogę coś jeszcze tutaj zdziałać? Na przykład skip. Mogę cię spróbować okraść. Widzę, że dość prostą kradzież możemy robić. To jest pocieszające bardzo. Okej. Okay. Czy ktoś tutaj jeszcze był z imieniem? Hank był tutaj jeszcze. Z tobą nie mogę nic zrobić. Tutaj było zwykłych chyba dwóch piratów. Nie, był Hagar i pirat. Dobra, tutaj nic się nie dzieje. Tutaj jest Ron jeszcze. I u Rona też nic. Dobra. Jak myślicie, co by teraz tutaj zrobić? W sumie moglibyśmy spróbować nauczyć się wydobycia siarki. Walczyłem z Crispo. Ja. Pokazałem mu, kto jest silniejszy. Od razu zmienił to. To wręcz niesamowite, że zdołałeś go od razu pokonać. Ale skoro tak, to z pewnością twoja reputacja mocno wzrosła w obozie. Ja z kolei mam dla ciebie inne zadanie. O, proszę. Jakie? Któregoś wieczoru, gdy Slade mu trochę podpity, opowiadał coś o niezwykłej truciźnie. Podobno niezwykle mocno osłabia organizm, ale go nie zabija. Czasem trucizna, która nie wywołuje śmierci, bardzo się przydaje. Skąd mam wziąć tą truciznę? Podobno wytwarza się ją z ludzkich kości. Z martwych ludzkich kości. Akurat o to w naszym obozie nie trudno. Jednak ani ja, ani Slade nie znamy dokładnego sposobu przyrządzania. Gdzie Slade usłyszał o tej truciźnie? Zanim przyłączył się do nas, przebywał pewien czas u tych zawszonych orbów. Podobno któryś z szamanów zna ten przepis. Najlepiej sam pogadaj ze Slade'em. Na pewno powie ci więcej na ten temat. A gdy już zdobędziesz recepturę i uważasz truciznę, przynieś ją do mnie. Okej, okay, w porządku. Slade był gdzieś tutaj. Tu jest ucho. W ogóle mogę go okraść, czy nie mogę? Nie. Slade był gdzieś tutaj. Właśnie. Przysyłam je smash. Czego chce ten wsiun? Podobno wiesz coś o jakiejś osłabiającej truciźnie. Może wiem, a może nie wiem. Ile? Co ile? Ile za informacje? Nic. Nie mam ochoty z tobą gadać. Więc powiesz mi coś, czy mam ci wbić nóż pod żebro? Ho, ho! Cóż za groźny ton! Za 500 sztuk złota, powiem ci, który z tych psich szamanów się na tym zna? Za 500 sztuk złota, czy ciebie powalił... Dobra, mam tyle, nie? No dobra, zadanie to zadanie, tak? W porządku. Mam złoto. Szaman Gors. Coś jeszcze? To wszystko. No wiesz co, jesteś gnidą totalną.
Dobra. Czy ja mam do orków teleport? Chyba mam, ale nie mogę się tutaj teleportować, bo może być źle. Ej, ty. Borys, coś z tobą? A właśnie. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pomóc zwiększyć twoją siłę, ale nic za darmo. Akurat potrzebuję trochę rudy. Przynieś mi 20 sztuk, a przekażę ci trochę mojej wiedzy. Dobra, w porządku. Damy radę. Da się załatwić. Po prostu musimy się troszeczkę pokuć. Dobra, tu jest Jagaligator. Raczej z nim już nie mam nic do roboty chwilowo. Chociaż? Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Jasne. Załatw mi 2 wozy żarcia i 200 butelek wina. A może jeszcze kilka panienek? Też by się przydały. Okej. Rozumiem, że to nie jest quest. Bo raczej 200 wina to nie ma opcji. Wiecie co, spróbowałam się tutaj przebrać, ale boję się, że może to być kłopotliwe. Pod którym ja mam teleport, bo to jest bardzo istotna sprawa. Pod czwóreczką. Doigrałeś się. Dobra, musimy się wczytać, bo mnie zauważyli. Liczyłam, że może uda mi się tutaj przebrać po samym środku i po prostu się przeteleportujemy. Ale w sumie mam pierścień prędkości, więc możemy w sumie pobiec. Oh shit, tygrysy! Ała! Jezusie Maryjo! Ale on klepie, ten tygrys. Skóra tygrysa. On chciał jedną tą skórę, ale jak widzę, dostałam więcej. Mikstura przemiany dusz. No, tej miksturki nie pijemy na pewno. Przydałoby się coś zjeść jeszcze, no nie? O Boże, ta jabłka to żart. Może szynkę? Szynka całkiem nieźle nas regeneruje. Ej, nie spodziewałam się, w ogóle się przestraszyłam tych tygrysów, nie? Okej, czyli skórę dla tygrysa z tygrysa mamy. W porządku. No to teraz tak, musimy się przede wszystkim przebrać. Czy ja mam już kryta? Tak, mam już kryta, mam już mistrza. Dobrze, w porządku. Tak, na pewno pójdziemy najpierw do tego gościa, który uczy wydobycia. Do Radgara właśnie, nauczy mnie. Czego Aha, bo jeszcze ty chcesz hajsu. Srebro na pewno chcemy, złota na razie nie chcę. Srebro. Okej, ale musimy coś posprzedawać najpierw. Może Hokar? Dawaj. Jakiś tam handel z tobą zrobię. Ten topór może będę nosić. Pirackie Cordelas. No ja noszę dwuręczniaki, więc sprzedajemy. Kiepski topór. Topór pokładowy, marynarski. Kilow zostawiamy. Nóż myśliwski też. Złoty sztylet. Ja używam kuszy. Tak, używam, więc bełty zostawiamy. Mikstury prędkości moglibyśmy sprzedać, bo i tak mamy pierścień szybkości, ale lepiej zostawić. Piwko, dobra, tu zostawimy raczej wszystko. Wolałabym z tej żywności nic nie sprzedawać jednak. Amulet ognia, amulet bąsa to zostajemy. Pierścień, który pomaga przejść przez magiczną barierę, też zostaje. Żelaznej skóry, magii, no raczej ich nie będę używać, ale lepiej zostawić. Czary wszystkie sobie zostawię. Książek może lepiej też nie sprzedawać, mimo wszystko. Starą monetę mogę oddać, ale to jest jakaś inna stara moneta. Okej, akwamaryn zostawimy, klucz do skrzyni. Biżuterię też przypadałoby zostawić, bo dostaliśmy ją przecież. Te skóry można sprzedać, pazury topielca. Srebrny pierścionek, drewniany balto, w sumie możemy piłować to drewno, skóra dzika, skóra cieniostwora, możemy sprzedać kości szkieletu, gorzej jak mi się to przyda, no nie? Klinga, szczotka możemy sprzedać, węgiel sobie zostawię, żuwaczka, łodyga, woda święcona, bryłka złota, kwarcyt. No tak powiem szczerze, to że już za dużo... Nie ma co sprzedawać już za dużo. Czarna ruda, skóra tygrysa.
Dobra, mamy wystarczającą liczbę pieniędzy do nauki, więc nauczymy się i pójdziemy wykopać troszeczkę srebra i rudy. Naucz mnie wydobycia kruszcu, nauka wydobycia srebra. Naucz, chodźmy w pewne miejsce. Lubię u... Dobra, to ruszaj się, Radgar. Moglibyśmy się też nauczyć wydobywać złoto, ale nie kręci mi to za bardzo. Z prostej przyczyny. Nie kręci mnie to, bo po prostu... Niepotrzebne mi na razie aż tak bardzo jakieś złoto czy coś. Chociaż no, zwróciłoby się nam to, gdybyśmy się tego nauczyli, ale na razie sobie damy z tym spokój. Chociaż w sumie... No dobra, w siłę by się wypadało dać jakieś punkty. Do wydobycia srebra potrzeba wielkiej cierpliwości. Kruszec może łatwo się odłupać, psując swoją fakturę, dlatego trzeba wydobywać ostrożnie. A teraz patrz i się ucz. Okej, w porządku, to ja sobie w tym czasie może rudę wydobędę. Dobra. Tu już łupałam. Tutaj też. Dobra, może jeszcze więcej tu będzie rudy. Srebro. Tak. Dobra, bo ja potrzebuję rudy trochę więcej jednak mimo wszystko. Ruda. Czym? Jak to czym? Gdzie jest mój kilow? Ej, bez przesady. Jeszcze mi kilow zjadło, tak? Teraz już wiesz, jak wydobywać. No powodzenia, szkoda, że nie mam kilofa do cholery jasnej, bo mi gdzieś... Co, się zepsuł ten kilof, czy o co chodzi? Wiecie co, musimy sobie zmarwinić kilof w takim razie, bo przecież był w moim hitpunku, bo go używam, nagle go nie ma. Dobra, zaraz sobie weźmiemy, poszukamy. Kod na kilof. Kod na kilof. Spróbujemy zaraz znaleźć. Zaraz poszukamy. Dobra, wpisujemy. Tak. Jeszcze się zapiszę, zanim zaczniemy używać Marwina. Okej. Okay. Dobra, mamy włączone. Aha, oczywiście sobie zepsułam grę. Świetna sprawa. Nie wiem, czy mi się teraz nagrywanie nie przerwało. No, fuck my life. Super. Zaraz spróbujemy sobie jeszcze raz. Zobaczcie, że taka cisza, no ale chciałabym to ogarnąć. Nie wiem, o, wreszcie mi działa, bo nie chciała mi zadziałać konsolka. Dobra, to zaraz powinniśmy mieć insert i teraz IT MW podstawka 2H akse i tam powinno być. Jak not found? Dobra, może to jest faktycznie to, co mi się wpisywało. Insert ITMW stopka 2H No i co, zmarwinił mi się ten kilof, czy nie? Nie wiem, co to był za ten, ale widzę, że nie zadziałało to kompletnie. No, mam cię, wreszcie.
Dobra, najpierw sobie wyłączymy haksy i zapiszemy się. Dobra, wreszcie mam kilof. Wow, no nieprawdopodobne w ogóle. Tu jest ruda, tak. Ale my chcemy... chcemy też rudę, ale chcemy też przede wszystkim to srebro. Przynajmniej już znam kod na kilof, jakby nam się jakimś prawem zepsuł. Dobra, tu już mamy srebro. Także spróbujemy odłupać. Na razie widzę, że... Okej, dwa samorodki srebra. Nieprawdopodobne. On chciał chyba tych samorodków trzy. Ale się upewnijmy. To była sakiewka. Trzy bryłki srebra. Okej, to trzy bryłki mamy. W takim razie wypadałoby jeszcze pobiec do tej drugiej kopalni. I tam poszukać, czy nie będzie przypadkiem... tam rudy jeszcze, bo nie kopałam jeszcze jej wszędzie, ale tutaj już żeśmy byli. Okej, czyli ta jaskinia druga, ona była tam dalej. Tylko, że nie tutaj, trzeba przejść przez obóz. Takie pytanie, mam dobry pancerz na sobie? No raczej tak, mam dobry pancerz. Dobra, to pójdziemy do tej drugiej jaskini. Niestety ona jest po drugiej całkiem stronie, no ale dobra, nie przejmujmy się. Dobrze, że mamy takie coś jak w ogóle teleportację. I przy okazji do Gorhesa możemy też skoczyć. Siły się raczej nie nauczę, bo będziemy przeskakiwać próg punktowy, z tego co mi się wydaje. A nie mam równych 10 punktów, tylko 9. Chociaż nie, wystarczy... A nie, bo jest właśnie 5 za 10. Więc... no, to jest ten kłopot. Dobra, tu powinniśmy znaleźć jakieś bryłki rudy. Srebro. No nie mówcie mi, że tutaj rudy nie było. Jest bryłka rudy, ale chyba jedna, jedyna już. Dobra, potrzebuję 20 tych bryłek. Mamy na razie 2. 4. Widzę, że słabo nam to idzie. 4 bryłki. Mam teraz łącznie bryłek 16. To jeszcze jedna żyła by się przydała. Gorzej jak tu już nie będzie. Złoto. Złoto. O cholera, jasna. On chciał 20 tych bryłek, nie? Receptura. To nie to. Ach, bo on chciał do nauki siły. Dobra, chyba, że po prostu na razie to olejemy totalnie. Może jeszcze rudę gdzieś znajdę. Nie wiem, czy tam wszystkie na pewno te żyły sprawdziłem. Coś mi chodzi po głowie, że zapomniałam o jakieś, ale już nie będę się tam teraz wracać. Spróbujemy się udać dalej załatwiać sprawy tam w obozie piratów, bo to jest teraz aktualnie nasze zadanie. Skoczymy sobie jeszcze tylko do tego Gorhesa. Się go zapytać o tą recepturę na truciznę. Tutaj chyba siedzi Gorhes. Tak. Szukam mądrości, wielki mistrzu orkowych szamanów. Zchlebiasz, Mimora. Ale jestem tylko marnym odpadem mądrości najwyższych szamanów. Jakiej jednak mądrości poszukujesz? Szukam wiedzy, która pomoże mi w walce. W walce z czym? Ze złem. Chcesz walczyć ze złem? Dobrze. Mogę ci w tym pomóc. Powiedz mi jednak, co dokładnie masz na myśli. Chcę zabić pewnego pirata. Śmierć nigdy nie jest właściwym rozwiązaniem. Nie mogę ci pomóc. Chcę pokonać mego przeciwnika. Walka to szlachetna droga do osiągnięcia celu. Na czym dokładnie ma ona polegać? Chcę uważać specjalną truciznę, która znacznie osłabi siłę mego wroga, jednak go nie zabije. To szlachetna myśl. Nie wiem, kim jest twój wróg.
ale sądzę, że mogę ci zaufać. Znam przepis na specjalną miksturę, która na pewien czas mocno osłabia każdy żywy organizm. Twój przeciwnik, Mora, będzie się czuł jak trafiony przez ognistą kulę, jak draśnięty lodową strzałą, jak rzucony na pastwę wygłodniałych wilków. Możesz uważyć dla mnie taką miksturę? Medytacje pochłaniają mój cały wolny czas. Mogę jednak napisać recepturę tej mikstury. To wspaniale, mistrzu. Mam nadzieję, że użyjesz jej w dobrym celu. Przyjdź za 2-3 godziny. Przepis powinien być gotowy. Okej, okay, w takim razie pójdziemy się na pewno przespać, bo tak, zregenerujemy siły. Może Torben już się poczuł lepiej, więc też będziemy mogli go zapytać o to. I dodatkowo będziemy mieli miksturkę, plus będzie nowy dzień, więc to też będzie lepsza sprawa. Tak więc śpimy do rana. Jest, chciałam powiedzieć, piękny dzień, ale pada tak samo jak dzisiaj u mnie w okolicach Katowic, także no. Jezu, ty dalej tępsza, jesteś tylko samą głową i to jest przykre. To jest Koristo. Torben, jak ty się czujesz? Jak się czujesz? O. Tu, przy ogniu, odnajduję spokój i czuję ulgę. Ale gdy tylko odejdę trochę dalej od niego, wciąż powraca dawny koszmar. Nie pozostaje mi nic innego, jak tkwić w tym miejscu cały czas. Rozumiem. Mam nadzieję, że jeszcze trochę i twoja choroba przejdzie całkowicie. Okej. Czy to jest tak, że mi się to zadanie zakończyło, czy nie? Nie. Torben odczuwa poprawę, ale nadal nie jest do końca zdrowy. Jednak na obecną chwilę nie mogę już mu pomóc w żaden inny sposób. No dobrze. W porządku. To tak, idziemy na pewno po to, co jest nam potrzebne, czyli po tą truciznę. Gorges? Czy receptura jest gotowa? Tak, oto ona. Przeczytaj uważnie. Zbierz wszystkie składniki. I uważ na stole alchemicznym. Stół alchemiczny znajdziesz w jednym z naszych namiotów. Wielkie dzięki, szamanie. Właśnie do mnie doszło, że niepotrzebnie chyba sprzedałam kości, nie? Zapiski kowala, zwój ochronny. Gdzie to jest? Przepis na truciznę. Głównym składnikiem są kości ludzkich trupów. 5 takich kości, 3 kły błotnego węża, 2 żądła krwiopijców. Ja tego nie mam, moi drodzy. Ja to wszystko sprzedałam w piździetnie. Naprawdę? Sprzedałam wszystkie kły w ogóle błotnego węża? Trzeba będzie iść zapolować. Okej, czyli na razie to zadanie i tak jest dla nas niewykonalne. Trzeba iść na bagna i po prostu powybijać co nieco. Ale tymczasem, bo tak, kości mogłabym odkupić. Ciekawe, ile jedna takiego szkieletu. Bo ja ci sprzedałam to, gościu, więc zobaczmy. Kość goblina, kość szkieletu, 10. Dobra, to weźmiemy sobie te 5 na spokojnie. Czy ty masz może... Nie wiem, komu sprzedawałam trofea, bo to jest też dosyć istotna sprawa. Czy ktoś tutaj skupował trofea? Wydaje mi się, że niezbyt. Ja miałam troszkę tych rzeczy, ale pamiętam, że były mi potrzebne pieniądze, więc sprzedałam. No dobrze, nie ma co się przejmować. Chwilowo zajmijmy się w takim razie czymś innym. Niż tą trucizną. Na przykład możemy dać temu gościowi te srebro. Tylko zbroję sobie zmienimy i zaraz lecimy. Pirackie ubranie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze save'a i lecimy. Kurczę, naprawdę. Modyfikacja jest fajna, ale troszeczkę długawa. Nie no, i tak jest w miarę okej, w porównaniu na przykład do takiej serii z Gothica 3, którą mam dalej nieskończoną, to jesteśmy naprawdę w domu. To jest taki paradoks, wiecie, bo ja naprawdę bardzo Gothica 3 lubię i przeszłam go chyba
nie wiem ile razy, ale bardzo wiele, po czym mam już taki problem ze serią, że już drugi raz jest rozpoczęta na kanale i nie mogę jej przejść, także po prostu ja nie wiem jak to działa. Borys chciał ode mnie rudę, więc ja dla niego na razie rudy nie mam. Idziemy sobie do Smasha. Ej, znasz Rona? To ten, co pilnuje więźniów? Tak, ma do ciebie jakąś pilną sprawę. Zajdź do niego. Okej, w porządku. Ej, ty. Mam srebro. Ostatnio słyszałem rozmowy dwóch gości. Rozmawiali coś o jakiejś kradzieży i sakiewce. Bardzo możliwe, że chodziło o tę sakwę. Jeden z nich to piracki, a drugi... No, w każdym bądź razie. Jedź pogadaj ze Skipem. Powinien coś wiedzieć. Dobra, dzięki. Dobra, Skip raczej nie będzie nam robił pod górkę. Nie mówże o tym, nie wiem. Szukam sakwy Asztara. Ale ja nic nie wiem. Nic nie słyszałem, nic nie widziałem. Popytaj innych. Z kim? Po starej znajomości? Przecież on spał na tamtej plaży, poza tym... Więc nawet wiesz, gdzie to się stało. O cholera, no wiesz, tu każdy kradnie. To może jednak czegoś się od ciebie dowiem. No dobra, w końcu Hank chwalił się tym, nie tylko mi. Czyli? Hank podkradł się do Astera, gdy ten słodko drzemał po wypiciu kilku butelek rumu. Podobno nawet go obrócił, a ten nic nie poczuł. A chwalił się, że ma czujny sen. Będę się lepiej trzymać od tego. Okej, okay, Hank, tak? Hank jest tutaj. Rozumiem, że chyba Hanka to będę musiała pobić. Właśnie, to ty jesteś, Hank. Okej. Okay. Hey. No i co? Ukradłeś sakwę Asztara. No i co z tego? Oddaj ją. A tobie co do tego? Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Co? Hej! To jest moja sprawa. Jesteś tego pewien? Oddaj mi ją. Zresztą ja tylko odebrałem swój dawny dług. Asztar wisiał mi za dziwki. Hej! Gościu! Aha, czyli mam iść teraz do niego. Dobra, w porządku. Właśnie, jeszcze dla Tygrysa mamy skórkę. No to ja już mu zaraz dam. A Kasano, coś z tobą? Widzę nic, dobrze. Tygrysie mój, hey. Ty. Czemu sam na niego nie... Po pierwsze, po drugie, po trzecie. Ale przecież ja mam skórę dla ciebie. Właśnie. Mam skórę. Świetnie, nareszcie ją zdobyłem. To raczej ja ją zdobyłem. Rewelacyjna. A teraz drugi etap zadania. Jaki drugi etap? Chciałbym, żebyś znalazł kogoś, kto wykona pancerz z tej skóry. Cena nie gra roli. W porządku, poszukam kogoś. A co z nagrodą za zdobycie skóry? Ha, nagroda? Dla Tygrysa nie liczą się nagrody. Ale weź sobie ten nędzny 2000 sztuk złota. Dla mnie to nic. Od razu będziesz miał z czego zapłacić za wykonanie pancerza. Dobra, dzięki wielkie. Plus dwa. Prawdopodobnie na bagnach nam zrobią. Zrobi nam pewnie Sara. Chyba, że się fochnie, bo mam i kluczyk i nie mogę go wyrzucić, nie wiem dlaczego. Gra mi nie daje wyrzucić. Asztar? Podobno byłeś winien Hankowi pieniądze. A ty uwierzyłeś w tę bajeczkę? Ale zaraz. Czyli przyznał się do kradzieży? Nie zaprzeczył. Dobra, przynajmniej wiem na czym stoję. Dzięki za wyjaśnienie tej sprawy. Sam już sobie porozmawiam z Henkiem. W nagrodę weź trochę tytoniu. Dzięki wielkie, kolejna reputacja. My już jesteśmy u piratów Kim. To jest bardzo istotna sprawa, no nie powiem. Obóz orków, bandytów, piratów. Przyjaciel, więc za niedługo powinien z nami zagadać do nas Attila. Ale zanim, to jeszcze chodźmy do Rona. I chyba to by było na tyle w tym odcinku. Tak troszeczkę dzisiaj jest zagmatwanie. No ale no co ja poradzę, tak to jest jak dłuższy czas się nie nagrywało i kurczę leżało się. Hej, przyjacielu! Tak? Stało się coś? Przez wzgląd na stare czasy muszę cię o czymś ostrzec. Przypadkiem podsłuchałem rozmowy dwóch piratów. Jeden z nich mówił, iż musisz zginąć. Radzę ci się mieć na baczności. Powiedz mi coś więcej. Jak nazywał się ten pirat? No dobra, to był Hagar. Dobra, dzięki. Hagar mówisz, ja nawet nie wiem kim jest Hagar, do cholery. Ja widziałem w ogóle tutaj takiego gościa o takim imieniu? Hagar.
Tu jest Green, Crispo. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Kim jest Hagar? Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. O co chodzi? Ej, w ogóle, halo? Może tu przy Attili? Nie, tu jest Vega. Nie wiem, znaczy, Attili. Attili oczywiście. Dobra, nie wiem, ale Ron miał do nas jakąś sprawę. A tu jest Hagar. No to ja ci zaraz wybiję z łba wszystkie twoje jakieś bzdury. Hej, ty. Podobno chcesz mnie zabić. Za co? Mam pewną informację. Mówiłeś o moim zabójstwie. I tak po prostu przyszedłeś o tym pogadać. Wolę to załatwić od razu. No to jasne. Jesteś bliski zdobycia poparcia Attili. I niemal mnie w tym wyprzedziłeś. Ale to ja jest dobędę. O, proszę, na dwa baty? Który mnie tak pieprznął? Ała, no panowie! Wiecie, prosić by było, jakbym mogła w ogóle się bronić i cokolwiek robić. No jasne. Dobra, damy sobie na razie spokój z tymi panami, bo widzę, że mam jakiś kłopot. W ogóle... Ja miałam full życia, nie? Tak. Dobra, no nieważne, Ron, o co ci chodziło? Podobno chciałeś ze mną mówić. Tak, mam do ciebie sprawę. Musisz mi tylko przysiąc, że nikomu o tym nie powiesz. Najpierw powiedz mi, o co dokładnie chodzi. Nie mogę ci tego powiedzieć. To jak, wchodzisz w to czy nie? Dobra, niech będzie. Słuchaj, ostatniej nocy jedna z tych kobiet, które ostatnio przywieźliśmy z Corinis, uciekła. Nie wiem, jak to się stało, ale... Gdy dziś je liczyłem, jednej brakowało. Musiała uciec jakoś w nocy. Próbowałem rozmawiać z innymi, ale nic nie chciały powiedzieć. Zresztą, nieważne jak uciekła. Musisz koniecznie odnaleźć tą sukę. Jeśli Attila się o tym dowie, albo co gorsza, Hannibal, będzie już po mnie. Rozumiem. Spróbuję ją jakoś znaleźć. Dokładnie. Najlepiej, żeby jak najmniej osób to widziało. Gdy tylko ją znajdziesz, powiedz mi o tym. Wtedy ustalimy, co dalej robić. Co będę z tego miał? O to się nie martw. Na pewno nie pożałujesz, że mi pomogłeś. Mam nadzieję, że tym razem nie będziesz robił takich problemów jak z tym pierścieniem. Możesz być tego pewien. W każdym razie pośpiesz się, zanim zbytnio się oddali. Jak nazywa się ta kobieta? Nawet nie wiem. Pieprzona suka. Chyba Vella. Okej, no znając życie, Vella nie uciekła daleko, bo przepraszam, ale wątpię, że sobie pobiegła przez cały obóz piratów, żeby ją wszyscy widzieli, nie? Gorzej jak ją ten cieniostwór zeżar, co tam jest. Tak a propos, to mi się właśnie przypomniało, że tam zostawiłam cieniostwora. Tak? Czy nie? Wydawało mi się, że nie zabiłam tego cieniostwora, no bo go nie... A, bo to był ten szkielet, cieniostwór, ten. Dobra, może byśmy go ubili, no ale... Powiem szczerze, że nie mam ochoty go bić, ale widzę, że tej Velli wcale tu nie ma, więc... Dajmy sobie siana. No to gdzie ona by poszła? Przecież wszyscy by ją widzieli, jakby uciekła... przez obóz. Niemożliwe to jest po prostu. A mogę wejść tutaj, czy mnie pobijesz, jak tu wlezę do środka? W teorii mogę, tu jest Nia. Izabel. Służka. I dwóch obywateli. W porządku. Trująca roślina. Gdzie ona by mogła pójść? Przecież tutaj są wszędzie piraci. Bez jaj. Może ta kobieta coś wie? Sonia? No nie, bo ona będzie tylko żegnam mi mówiła. Dobra. Smash. A może skip? Okej, dobra, może przejrzyjmy po prostu dziennik. Pancerz tygrysa. Receptura dla Smasha, fis w opałach, powrót do obozu. Okej, no mamy trochę tego do roboty, a nie do końca wiem, za co się wziąć. Czy Attila nie chce jeszcze ze mną rozmawiać? Wygląda na to, że nie, więc... Okej. Dobrze, Smash. To zapytajmy może tego głównego gościa, no. Raczej nie wiem, jak miałby go minąć.
Ej, nie mogę. To jak ona mogła wyjść stąd? Przecież to jest niemożliwe. Może być jeszcze tutaj ewentualnie po drugiej stronie, no ale to jest... jedyna jakby... No przecież nie mogła wyjść za obóz. No jak? Niemożliwe to jest po prostu, naprawdę. To jest centralnie po prostu niemożliwe. Może tu się ukryła. Nie zasłużył sobie na to. To jest tylko kapliczka. Nie zasłużył sobie na to. Nie wiem, naprawdę dziwaczna sprawa, bo nie wierzę w to, że baba tak po prostu zwiała, nie? I że nikt tego nie zauważył. A może ty coś wiesz? Adejar? Nic a nic nie wiesz. O? Coś tu leżało? Nie mam pojęcia. Dobrze, moi drodzy, ogólnie to byłoby to już na tyle w tym odcinku, tak sobie myślę. Nie wiem, czy udało nam się sporo zrobić. Raczej coś tam udało nam się, a coś nam się nie udało. Ale no, mimo wszystko odcinek to odcinek. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie no zajmiemy się tymi wszystkimi zadaniami, które mamy w dzienniku. Spróbujemy znaleźć tą całą Wellę i tak dalej. Nadal nie mogę w to wierzyć, że tak po prostu sobie stąd wyszła. Może wlazła gdzieś na skały. Czy coś. Sama nie wiem. Możemy się przejść. Tak czy inaczej, no dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie. I no cóż, do kolejnego odcinka, wydaje mi się. No, jeżeli wam się podobał, możecie zostawić po sobie jakiś komentarz, łapkę w górę. Nie wiem, jeżeli chcecie dłużej obserwować kanał, to suba z dzwonem. Jeszcze raz do usłyszenia, cześć.